Cortex jak zwykle pierdolił bzdety. Jedyne co on tutaj był w stanie powiedzieć to: o, cykl się powtarza, zebrałeś 20 kryształów, jeszcze tylko 5 i stoczymy walkę i pewnie znowu wygrasz, albo nie. Takie tam, wiecie, pierdolety ich. Przeżywają zbyt bardzo, mają taki, wiecie, kryzys wieku średniego, o. Tak sobie żartobliwie powiem. No dobra. Jeszcze to nie jest koniec z czwartym warpem, bo mamy dwie rzeczy do zrobienia. Szybki backtracking do tego poziomu, żeby zdobyć już ten klejnot i lecimy z reliktem czasową. I wtedy lecimy już z piątym warp roomem. Witam was ponownie, moi drodzy. Udało się w końcu. W końcu się udało zdobyć tutaj złoty relikt i zakończyliśmy w ten oto sposób cały czwarty warp room na 100%, bez zbędnego tutaj pitolenia w tańcu. I trochę nie jestem zadowolony, że Sphinx Minator zrobiłem na złoty relikt, ale trudno się mówi. Najwyżej już poza nagraniem sobie to zrobię, bo nie chcę siebie ani was zanudzać, bo wy byście tak długo czekali, że to nie wiem, czy byście się nawet dzisiaj doczekali, żebym to przeszedł. Zostały mi jeszcze tylko 3 relikty, żeby już zrobić na spokojnie ostatni, że tak powiem, tajny poziom, który będzie na nas tam czekał. A oto ostatni warp room i ostatnie 5 poziomów, gdzie są ostatnie 5 kryształów. Ale zanim to zrobimy, krótkie ZW, bo wypadałoby z psem zejść. Halo, halo, powróciłem już. Wiecie co, może zanim zaczniemy sobie robić te... ten piąty warp room, to zróbmy sobie może poziomy, które są w tajnym warp roomie na klejnoty, żeby już mieć to z głowy, że jak już tutaj przejdziemy, to tylko zainteresujemy się tym właśnie poziomem, który na nas tutaj czeka. Więc dobra. Czas na poziom 26, Ski Crazed. I tutaj mamy do zdobycia klejnot. Ale żeby zdobyć ten klejnot, potrzebujemy zdobyć 100 skrzynek, więc... let's do it, jak to mawiają. Jest to trzeci z 4 poziomów z Coco, jeżeli chodzi o motorówkę. Ponieważ tak, jest jeszcze jeden poziom, Hot Coco tak zwany, gorąca Coco, hehehehe. Ale my go nie pokażemy tutaj, tak jak już zresztą powiedziałem na samym początku tej serii. Po prostu nie będę go wam tutaj pokazywał, bo zobaczycie go w pełnoprawnym let's playu z Crasha Ancient Trilogy, który będzie jako podróż do Crasha 4. Technicznie te let's playe z Crasha, kraszy tych klasycznych, to też jest taka mini podróż do Crasha 4, bo w zasadzie to z jednej i z drugiej strony to jest trylogia, więc można to też wliczyć, że robię taką podwójną podróż. Tylko że ta podróż dzieje się już po zaliczeniu wszystkich gierek, powiedzmy. Mimo że jestem w trakcie przechodzenia Mind Over Mutant, bo Twinsanity nie liczymy, ponieważ to już jest coś, co zrobiłem 3 lata temu, tylko robię to w odnowionej jakości, w tej lepszej jakości swoją drogą. Ale ta, Ski Crazed, poziom, który dzieje się w zasadzie po południu, bo albo późnym wieczorem, bo sami zresztą widzicie, że jest takie, bardziej bym powiedział, zachód słońca. Ta i Hot Coco jest w takiej samej scenerii, bo nie ma nocnego poziomu w motorówce. I co jest, czemu ja nie mogę zebrać, kurde, tego jej skrzynki zasranej? No, udało się. Następny poziom, który zrobimy, to będzie poziom motocyklowy i to będzie przedostatni poziom w tej serii. Ponieważ następny to będzie już ostatni poziom motocyklowy, już żadnego nie będziemy widzieli w tej serii, ponieważ praktycznie zbliżamy się do końca gry. Już nam naprawdę niemało, niedużo zostało. Chciałem powiedzieć niemało, ale to by nie miało w sumie żadnego sensu, więc tja. Bo ile mamy? 76% gry, no to sami widzicie, że już niedużo nam zostało, więc technicznie już będziemy mieli 100% w tym let's playu. Technicznie i praktycznie, no bo nie będę tylko zdobywał tego sekretnego klejnocika za 105%.
Bo żeby go zdobyć, to raz trzeba zrobić jeszcze Hot Coco i ten jeden poziom tajny, czyli Aegypus Rex. A dwa, żeby mieć ten 105% klejnot jako taką nagrodę, to musisz mieć wszystkie klejnoty platynowe i złote, oprócz szafirowych. Bo jeżeli będziesz miał jeden szafirowy, to nie zdobędziesz. Więc to nawet się nie opłaca. No tym bardziej, że nic się nie stanie, poza tym, że o, gra cię nagrodzi za trud, jaki musiałeś ten, wiecie, przeżyć. Ja wolę ten trud doznać w Insane Trilogy, bo tam wtedy będę mógł się postarać bardziej, a tutaj to jest klasyczna trylogia i nic szczególnego się tutaj i tak by nie zmieniło. Zresztą, jeżeli ktoś jest ciekaw, co się dzieje w klasycznej trylogii, jakie są iście piękne zmiany, to polecam obczaić moje V1, czyli mój stary let's play z Crasha Trójki na PS1 sprzed 6 lat. I sami zresztą zobaczycie, że się tam praktycznie nic nie zmieniło. Jedyne co, to w zasadzie nic, tylko to, że zrobiłem 105 w klasycznej trójce. Dobra. Taka była zupa z bobra. Wow! Ja nigdy nie potrafię między tymi bombami przejechać. I to jest właśnie straszne, bo te skrzynki są w takich głupich miejscach poustawiane, że to jest naprawdę szok. Nie lubię trochę lokacji tych skrzynek tutaj. Jestem ciekaw, czy teraz zdobędę tę skrzynkę, bo zanosi się na to, że nie. Dobra, udało się. Bez zbędnych ceregieli. Dobra, udało się. Teraz tylko zdobyć tutaj. Tutaj i tutaj. Jej! Mamy klejnot! Jeszcze tylko arena 51! I tylko zostanie nam tutaj jeden tajny poziom do zrobienia na 100%. Ale on akurat jest pikuś. Nawet na relikt pójdzie nawet szybko, więc tja. Czas na arena 51. Przepraszam, nie arena, tylko area. Bo to powinno się mówić area 51. Znak zapytania, of course. Ale zawsze na to lubiłem mówić arena 51, nie wiem czemu. Ale na polskie to oczywiście jest strefa 51 i jedyna ciekawostka jaka jest, to to, że nie jeżdżą z nami tutaj normalni przeciwnicy, tylko spotki UFO, czyli tak naprawdę z kosmitami się ścigamy. I tak, ten wyścig nawet nie będę próbował robić na pierwsze miejsce, ponieważ klejnot i tak mam już zebrany za pierwsze miejsce, tak samo jak i relikt, jak mogliście dostrzec, złoty. Więc nawet nie będę się starał tutaj, bo jedyne co potrzebuję to skrzynki zebrać, a wolę je to zebrać na spokojnie i omijać wszelkie boost pady, no chyba że będzie wymagane, żeby doskoczyć przez boost pad. Jedźmy na spokojnie, nam się nie śpieszy. Po co? Śpiech to przecież jest zły doradca. Wszyscy o tym doskonale wiemy. No spokojnie, nigdzie nam się nie śpieszy. Już my i tak mam klejnot za pierwsze miejsce, więc po co to? Ale ten poziom, szczerze powiedziawszy, też nie lubię. Nie lubię go z tego względu, że raz, nie lubię robić tutaj czasówki, bo łatwo tutaj szafirowy relikt zrobić niż złoty czy platynowy, uwierzcie mi, bardzo łatwo. Bo często te ufoki robią sobie co chcą. A w jaki sposób robią sobie co chcą? Może w taki, że w bardzo chamski sposób potrafią cię
zrzucić na tą ziemię, która teleportuje cię tutaj, co uniemożliwia ci praktycznie wygranej. Bo żeby wygrać, to musiałbyś restartować cały wyścig. A uwierzcie mi, zdarzyło mi się to przynajmniej za dzieciaka z 10 razy, a w trakcie, kiedy grałem poza anteną, to zdarzyło mi się z jakieś 5 razy. Co też dało jeszcze gorszy czas w czasówce. Bo tam miałem właśnie parę sekund mi zabrakło do tego, żeby mieć złoty relikt. I nawet nie wiecie, jak ja się mega wkurwiłem, jak się okazało, że ojej, przykro mi, UFO cię porobiło. No i teraz mogę sobie pocałować się w dupę co jedynie, bo nie zdobędę 100%. Bo ominąłem tam skrzykę, bo wjechałem w boost pad. Dobra. 16. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Tam, gdzie wiecie, co się stało. Gdzie nam skrzynki zabrakło. I robimy to na spokojnie. Naprawdę, nie ma co się śpieszyć. Dokładnie. Tą skrzynkę właśnie pominęłem w beznadziejny sposób. Teraz kontrolujemy. Bo światło tutaj też... O! Jest! Dobra, mamy to. Mamy wszystko. Jest! 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 Woohoo! Mamy to! Co prawda na 5. miejscu, ale ważne, że jest. 2 godziny i 11 minut, moi drodzy. 2 godziny i 11 minut już sesji mam, a my jeszcze gry nie skończyliśmy. No ale tak to jest, jak się już od razu robi te relikty i tak dalej i... Spokojnie, to nie wy będziecie mieli dużo montowania, tylko ja, bo to ja będę musiał te wszystkie fejle i nie fejle wycinać. No dobrze, moi drodzy. Skoro tak sprawa została postawiona, to teraz plan jest taki. Robimy najpierw te gorsze poziomy w 5. Warpoomie, później robimy te lepsze i kiedy zdobędziemy 25 reliktów, to lecimy szybko na tajny Warpoom, pokażę wam ostatni poziom. Zrobimy tam poza nagraniem szybko relikt i skupiamy się już tylko na tych tutaj dwóch poziomach. Czas na Mad Bombers, ten jeden z gorszych poziomów. Tutaj będzie oczywiście japońska nazwa. No i cóż, lecimy sobie teraz Orange Baronem. Tak, ten samolocik Crasha to jest Orange Baron, jeżeli chodzi o ciekawostki. Ponieważ tak jak starowiec Coco nazywał się Coco Wing, to ten to jest Orange Baron. No i tutaj jedyne, co się zmieniło, to to, że teraz to jest poziom Crasha i że atakujemy właśnie te cepeliny, a nie sterowce Cortexa, tak jak wtedy to było. Marzy mi się te 99 żyć, więc będę atakował wszelkie balony z apteczką. I może nie bezpośrednio w apteczkę będę trafiał, ale będę trafiał na pewno w balon, żeby sobie życia zgrindować. O! No, kto by się spodziewał, co nie? Dobra, jesteśmy z powrotem. Jeden cepelin jest zniszczony, więc kontynuujmy dalej przygodę. Okej, 78 żyć. Jeszcze tylko jeden balonik i byśmy mieli 79 i już potem, kurde, z górki będzie szło. To już żyć dużo nie zostanie nam do zebrania. Mówię, w międzyczasie będę te cepeliny atakował, bo jednak fajnie zrobić 100% pod względem klejnocika, ale też fajnie mieć jakąś tam pokaźną liczbę tych cepelinów. Zresztą chwilę po przejściu tego poziomu zrobię jeszcze czasówkę, bo czemu nie? Jak cierpieć, to cierpieć. No i taka też wskazówka, jak przechodzić tego typu poziomy, kiedy widzicie, że wrogie samoloty was atakują, to po prostu starajcie się w momencie, kiedy one są właśnie z waszego boku, to skręcać na prawo albo na lewo, byleby po prostu odbić od nich. O, zrobić coś takiego na przykład. I teraz chwila prawdy. Aj, nie udało się. Dobra, trudno. Jakoś się przeżyje. Zniszczę przy okazji sobie cepelina, pozbieram skrzynki i wtedy już tylko czasówki nam zostaną.
No, z czasówkami to będzie niestety taki problem, że tutaj nie potrafię platyny zdobyć, więc... Kiedyś mi oczywiście się udało, ale ja pierdzielę, nie pamiętam już nawet taktyki, jaką ja wtedy zrobiłem. A... To już naprawdę trzeba być mną, żeby zginąć w taki sposób. No dobra, mamy klejnociki 80 żyć. Proszę państwa, to jest dopiero wynik piękny. Jeszcze tylko 19. to już nie jest dużo. 19 to jest picuś glancuś. Szybko pójdzie. Wiecie, dla was to naprawdę, dla was to będzie tylko jedno kliknięcie, tam jedno takie cięcie. Dla mnie to będzie, kurde, masa montowania. I masa spędzonych godzin przy okazji, bo serio, zanim ja przejdę, kurde, ten poziom na jakikolwiek relikt, to się źle skończy. Uwierzcie mi, to się po prostu źle skończy. Jesteśmy z powrotem. Mad Bombers zrobione na 100%. Aczkolwiek to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Ojej. A jak bardzo chciałbym, żeby to był koniec, tak to jeszcze nie jest koniec i prędko nie będzie to koniec. 80%. Ej, to jest ładny wynik. Jeszcze tylko 20. A dlaczego to jeszcze nie koniec? No bo jeszcze relikt mi został tutaj. Miejmy to już za sobą. Moi drodzy, udało się. Udało się. Jezus Maria. Nie wierzę, naprawdę nie wierzę w to. To się udało, to się nie dzieje naprawdę. Za pierwszym razem sobie wyobraźcie, za pierwszym razem. Nie, naprawdę, to się nie dzieje. Nie, ja muszę szampan aż otworzyć, kurde, po tej sesji. Ja jestem wygrany, dobra. To jedno nieszczęście mamy za sobą. Czas na Orange Asphalt. Tutaj będzie japońska nazwa. No i cóż, ostatni poziom z motocyklem. Czas jechać naszym Iron Apple V2. Cóż, są dwie ciekawostki, jeżeli chodzi o ten poziom. Pierwsza jest taka, że te radiowozy teraz mogą się ruszać, co zresztą możecie zobaczyć. A druga sprawa jest taka, że jest to ciekawostka oczywiście zaczerpnięta z Let's Playa Chrystka, z jego Crasha Trójki, więc jeżeli ktoś chce o źródło do tej ciekawostki, to polecam obczaić jego Let's Play. Ponoć Orange Asphalt jest nawiązaniem do tego, że... było to nawiązanie do pewnego filmu instruktuażowego, czy kurde, nie wiem jak to się mówi, gdzie za granicą był on puszczany dla osób zdających prawo jazdy, żeby, wiecie, tam uważali na siebie, żeby za bardzo nie przesadzali, czy coś takiego. Mówię, no, jeżeli chodzi o wiarygodne źródło, to tutaj wam polecam Let's Play Chrystka. On tam dokładnie wytłumaczył, o co chodziło z Orange Asphalt. Sorry za błędne przetłumaczenie tej ciekawostki. Zależało mi na tym, żeby ją w fajny sposób przetłumaczyć, ale no niestety, jak zwykle, nie wyszło. Cortex reklamujący pastę Colgate. Albo Blendamet. A skąd to wiem, bo ma taki uśmieszek, jakby, kurde, mył zęby. Właśnie tą pastą. Nie! Nie! Ja pierdzielę, no... Ja pierdzielę, no czemu? Dobra, jesteśmy z powrotem. Skok. 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 Zium. Koniec. Zabrakło mi 3 skrzynek, bo teraz zrobię sobie ten poziom na takie ultra 100%, bo jeszcze wiadomo, no, relikt czasowy, więc tja. Zobaczymy się za niedługo. W końcu się udało, w końcu się udało, mamy to.
Mamy już teraz 100% w tym zasranym Orange Asphalt. Ja pierdzielę. Swoją drogą, taka ciekawostka. Za dzieciaka nie lubiłem bardzo Orange Asphalt i moja opinia się niewiele zmieniła teraz. Bo serio, nie lubiłem go chociażby przez to, że był mega frajerski i trudny, a dwa, że po prostu kiedyś, pamiętam jak grałem za dzieciaka, moja playka jedynka miała problem w ogóle z wczytaniem Orange Asphalt często. Że wiecie, że po prostu kończyło się to na tym, że poziom nie zawsze chciał się załadować, co skutkowało restartem konsoli, bo często PS1 miała pod koniec swojego żywota taki malutki problem, przynajmniej mojego żywota, mojej konsoli. Dobra, Buglight. Dobra, jednak się nie udało, jednak nie wyszło po mojej myśli, co nie podoba mi się, czyli oznacza to, że musimy iść teraz na Fleming Passion. No trudno się mówi. Mogło być gorzej. Tutaj będzie japońska nazwa poziomu i pierwotnie ten poziom miał nazywać się Crash Kebab, czyli wiecie, kebab z Crasha albo Crash Kebab na polskie. Oryginalnie miało być tutaj 76 skrzynek, czyli jedna skrzynka została odjęta z tego poziomu. Ciekaw jestem, która to by była. I w tym poziomie nie miało być kolorowego dżemu, tylko miał być zwykły. Tak więc zamiast zielonego zdobylibyście tutaj dwa zwykłe klejnoty. Dziękuję, powtarzamy raz jeszcze. Nawet nie będę próbował, po prostu zróbmy to normalnie. Bo tutaj jest ścieżka śmierci i nie chcę ginąć przed ścieżką śmierci. Swoją drogą to jest ostatnia ścieżka śmierci, która tutaj jest, więc już w Crashu Trójce żadnej ścieżki śmierci nie zobaczymy. Żadnej, nul, zero. A mówiąc o Fleming Passion, to był kolejny poziom, który powodował glitche mojej konsoli, ale to mówię, to było jak już miałem chyba z 7-8 lat, więc konsola w pewnym stopniu była już trochę wymęczona. Jej żywot jakby już praktycznie się kończył. Tym bardziej, że wiecie, ona później przerobiona była, no to też nie ma co się dziwić, że wyglądało to tak, a nie inaczej. Tę skrzynkę na zaś niszczę, bo platforma ze ścieżką śmierci zaniesie nas, a raczej zaprowadzi nas na tamtą stronę. A nie chcę szczerze, żeby zdarzyło się to, że musiałbym wracać i ginąć w głupi sposób. Wolę sobie już zaoszczędzić śmierci i dążyć do celu, jakim jest 99 żyć. Co raczej się nie stanie, ale marzyć zawsze można. Jak to mawiają. No właśnie w ten oto sposób sobie swoje marzenia zniszczyłem. Na miano 99 żyć. Bo chcę, kurde, to zrobić w taki fajny sposób, żeby ominąć sobie troszeczkę, o właśnie w taki sposób, jaki zaprezentowałem. Bo da się to szybko przejść. Nie trzeba robić to tak, jak ktoś wam każe. I po tym poziomie od razu lecimy na Buglight, bo Gun Tomorrow wolę zostawić sobie na sam koniec. Tak jest, mamy to. Z tą ścieżką miałem również problemy za dzieciaka, bo oczywiście te downy rzucające ostrzami mnie triggerowały nieziemsko, ale stare dzieje, że tak powiem. Teraz już jest inaczej. Powiedzmy, że ginąłem przez własną głupotę. I wbrew pozorom ten poziom jest mega krótki, co możecie teraz jakby dostrzec. Bo szczerze powiedziawszy, nie jest on jakoś za długi. No jeszcze z takich ciekawostek jest to, że ten poziom nie ma w ogóle detonatora nitro. Wiecie, tej zielonej skrzynki z wykrzyknikiem.
Co powoduje, że wszystkie skrzynki nitro musimy zniszczyć. Nawet w bonusie. Co jest bardzo takim, moim zdaniem... Nie powiem, że nie, ale to jest trochę czasochłonne i denerwujące. Ale hej, co ja tam wiem? No i dobra, mamy wszystko. Dosłownie wszystko.